Kolejna sprawa uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krakowskiego raz. Jest to projekt prezydenta nr 885. Tam zaproszę panią prezydent informację, potem z tego co widzę mamy poprawki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, do druku 885 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krakowskiego oraz wpłynęła jedna poprawka w wyznaczonym terminie. Jest to poprawka radnej miasta Krakowa pani Barbary Nowak. I zgodnie z przepisami prezydent odniósł się do tej poprawki i zaopiniował negatywnie wniesioną poprawkę. Podstawą opinii negatywnej było to, iż dotyczy ta poprawka zmiany przeznaczenia terenu MW5, tak oznaczonego w planie, teren z budowy mieszkaniowej wielorodzinnej usług na teren oznaczony symbolem ZP, czyli teren ogólnodostępnej zieleni urządzonej z udziałem drzew owocowych. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia projektu planu muszą być zgodne z obowiązującym studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. W przedłożonym Radzie Miasta do uchwalenia projektu planu Krasickiego Orawska ten plan został przeznaczony pod MWU5, został wyznaczony na podstawie kategorii terenu określonego w studium. Oznacza to, że plan w chwili obecnej spełnia podstawową zasadę planowania zagospodarowania przestrzeni, mianowicie jest zgodny ze studium, bo studium przeznaczyło tam właśnie taki rodzaj terenu. I co jeśli okazałoby się, że przyjęcie poprawki skutkować, jeżeli Państwo przyjmiecie tą poprawkę, będzie to skutkować koniecznością ponowienia czynności planistycznych zgodnie z ustawą planowania gospodarowania przestrzennych, a ze względu na konieczność zachowania zgodności ze studium, prezydent tej poprawki, którą Państwo przyjmiecie, nie będzie mógł wprowadzić, bo by naruszył przepisy prawa. W związku z tym niezmienionej treści projekty planu zostaną ponownie przedłożone do Rady Miasta Krakowa, a po ponownym skierowaniu Rady, jeśli Rada Krakowa zdecyduje o przyjęciu uchwalenia tego projektu lub odrzuceniu, a odrzucenie z kolei będzie się wiązało z odstąpieniem od sporządzania tego planu. Tak będzie wyglądała dalsza procedura. Ja natomiast chciałam Państwu zwrócić uwagę na ten fakt, ponieważ dowiedziałam się o tym proteście po pierwszym czytaniu, bo jak Państwo pamiętacie, po pierwszym czytaniu dyskusji nie było uwag na sali. Natomiast jest protest, jest to projekt obywatel Mama, który Państwo uważają, iż ten teren powinien pozostać terenem podziemnym. Ja spotkałam się z osobami, które protestują po raz pierwszy, gdzie wyjaśniłam zasady planowania przestrzennego, wyjaśniam dlaczego ta poprawka, o której właśnie panie protestujące mi zgłosiły, że jest na kogoś zgłoszona, wtedy się dowiedziałam, powiedziałam dlaczego nie będzie mogła prawdopodobnie być przyjęta, a wczoraj odbyło się kolejne spotkanie, także na tym kolejnym spotkaniu wybrali udział przedstawicieli Rady Miasta z Komisji Planowania Przestrzennego, jak i również pani dyrektor Wydziału Skarbu. Po raz kolejny protestujący zostali poinformowani. Ja chciałam Państwu przedstawić, jak wygląda sytuacja z zielenią naokoło tego obszaru. Otóż jest to, można powiedzieć, teren, który ma bardzo dobrą dostępność dróg pieszych do terenów, tak zwanych terenów zielonych, bo mówimy w tej chwili, to jest obszar, który jest objęty protestami. Natomiast proszę zwrócić uwagę, bezpośrednio tego obszaru jest teren urządzony. Następne są Park Bernackiego, Burza Szczepionki. Proszę Państwa, to jest jeden z najbardziej zielonych obszarów podwórza. Plany dla tych obszarów są przygotowane i zgodnie ze studium, podkreślam, te tereny zielone zostają w tych planach dalej utrzymane.
W tym samym projekcie Pani przedstawiły jeden pomysł, który przyznaję, bardzo mi się podobał i zareagowaliśmy natychmiast. Otóż Panie proponowały, żeby można było w taki sposób urządzić teren, żeby dzieci mogły chodzić, sadzić tam różne rośliny, warzywa, etc. I taki teren, powierzchnia działki około ponad 20 arów, zlokalizowany bezpośrednio przy przedszkolu. Tutaj oznaczyliśmy kolorem czerwonym. Wskazany ten teren jako możliwy do bezpośredniego zagospodarowania i znajdujący się zgodnie z polityką przestrzenną miasta w terenach zielonych. No niestety to nie zostało uznane za interesujące i panie protestujące, czy państwo, bo tu nie były panie, dlatego tak mówię, z tego projektu nie zgłosiły zainteresowania tym terenem. W związku z tym ja chciałam apelować o rozwagę, dlatego że my mamy budować miasto w mieście. Oznacza to, że jest to taka sytuacja, w której wszystkie tereny, które są w chwili obecnej w studium pod zainwestowanie wskazane, a nie ma tam terenów cennych przyrodniczo. Podkreślam to, ponieważ ten teren nie ma wartości zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i o ochronie przyrody wartości cennych przyrodniczo. Ten teren jest wskazany pod zainwestowanie takowym lub studium. I jeśli my nie będziemy tak budować miasta, że będziemy poddawać rewitalizacji, przekształceniu tego typu terenu, to naprawdę będziemy musieli zajmować za chwilę obszary, które są poza wyznaczonym zainwestowaniem. Czyli będziemy działać wbrew logice i zasadzie właśnie miasta skoncentrowanego, miasta, gdzie będziemy musieli budować długie ciągi komunikacyjne i również długie ciągi infrastruktury technicznej. Proszę Państwa, jeśli ten plan nie wejdzie w życie, żebyśmy mieli pełną jasność, to w Wydziale Architektury są złożone decyzje o warunkach zabudowy. W Wydziale Architektury są złożone oczywiście dla tego obszaru decyzje o warunkach zabudowy i będziemy je zagospodarowywać w sposób wiadomy, na podstawie warunków zabudowy, bo w chwili obecnej były wstrzymywane ze względu na to, że plan był procedowany i Państwo wiecie, taką możliwość na 9 miesięcy mieliśmy. Dlatego też wydaje mi się, że takie podejście, gdzie mielibyśmy działać niezgodnie z obowiązującym studium, jest wykluczone, więc pozostają dwie sprawy. Albo przyjmujemy poprawkę, wiedząc konsekwencji, że ten plan nie będzie mógł być uchwalony, czyli w efekcie jest to działanie jakby wiadomo z góry przeznaczenie, że plan nie uchwalam, bądź też ten plan możemy uchwalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. W tej sprawie mamy posłuchę opinii Komisji Planowania Przestrzennego. Otwieram dyskusję. Rozumiem Pani Radna, bardzo proszę. Potem Pan Radny Sąd. Dyskusja w sprawie poprawki. Szanowni Państwo, ja rozumiem bardzo profesjonalne podejście Pani Prezydent, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną, istotną sprawę. Plan, pieniądze, zagospodarowania. Ja nie wiem, ile osób z Państwa widziało ten teren i wie, jak dokładnie ten teren jest położony. Zabrakło mi wypowiedzi Pani Prezydent informacji, że to jest teren zalewowy, że podczas ostatniej powodzi były to tereny zalane. Budowanie w takim miejscu bez jakiejś ochrony, a ochrony tam żadnej nie widziałam od strony digi, w sensie umocnień, to w tym momencie tak właściwie jest podejście bardzo lekkie do tej sytuacji. W związku z tym i jeszcze jedna sprawa, oczywiście pomysł taki, żeby tam było budownictwo wysokie. Teren, o który występujemy tutaj o zmianę, ja występuję w tej poprawce, to jest bardzo piękne miejsce, urocze miejsce, 2 hektary zieleni, faktycznie z owocowymi drzewami. Myślę, że nikt z Państwa tutaj występują
pytający właśnie o ten teren nie mówi o zamianie go w jakieś tam działki, takie w rozumieniu działy, gdzie się sadzi warzywa na przykład, bo to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zostawić ten teren dla społeczności lokalnej, po to, żeby było, żeby można było tam wychodzić i odpoczywać. Dla bardzo wielu ludzi jest to naprawdę jedyna możliwość w tym momencie odpoczynku. Ja wiem, co pani prezydent pokazywała, że bardzo niedaleko, to nie jest tak, to nie bardzo niedaleko. To naprawdę ten teren byłby takimi zielonymi płucami, jak państwo mówią. Może bym nic nie robiła w tym kierunku, ale ja wiem dobrze, że co najmniej od kilku lat, na pewno od 2006 roku, państwo, mieszkańcy tego terenu, jak również przedstawiciele organizacji, co najmniej dwóch, zwracali uwagę na to, że pragnieniem tychże ludzi jest właśnie, że tam był park. Takie jest pragnienie tych ludzi. My jesteśmy wybrani przez tych państwa. Ja naprawdę nie rozumiem takiej, no przepraszam, arogancji, że my mamy w tym momencie rację. Jeżeli my tam chcemy prowadzić zawodowe, to znaczy, że tak ma być. No nie, wydaje mi się, że jeżeli są to uwagi, które spływają od długiego okresu czasu, nie są brane do realizacji, nie są brane tutaj właśnie pod uwagę, no to coś jest nie w porządku. Rozumiem, że tu poszły już pewne ustalenia, ale może warto by jednak było wrócić do tej sprawy i warto byłoby posłuchać mieszkańców migracji i może warto byłoby właśnie w tym miejscu zbudować jeszcze jeden tar. Ja nie jestem wielkim podróżnikiem, ale widziałam miejsca zagospodarowania ziemi, na przykład w Berlinie. Znam miejsca w Londynie i proszę Państwa, tam jakoś nikt nie ma wątpliwości, że dla dobrego funkcjonowania mieszkańców warto zakładać tereny zielone. Wydaje mi się, że tu też warto byłoby do takiego pomysłu wrócić i nie przeznaczać tego terenu na zabudowę wysoką. Przy okazji chcę powiedzieć, że tu nikt z tych ludzi, którzy protestują, nie jest jakimś totalnym osłonem oderwanym od rzeczywistości. Ci ludzie mówią, 40% tego terenu proszę, żeby było, żeby były przeznaczone na przykład na parki. Parkingów tam też brakuje, a reszta na ziemię. To nie jest tak, że cały teren zielony ma być tylko terenem rekreacyjnym. Ale ja osobiście uważam, że warto się nad tym projektem mojej poprawki pochylić. Bardzo Państwa proszę o to, żeby wziąć pod uwagę interes mieszkańców, bo to jest interes mieszkańców. I uprzejmie proszę o zmianę tej uchwały, czyli o odrzucenie uchwały, a przyjęcie mojej poprawki. Dziękuję. Nie przeszkadza, ja wiem, że to wzbudza emocje, ale możecie to na końcu wypowiedzi wszystkich zakończyć. Bardzo proszę pan radny Soni, ja to nie wiem, poziomka się na to. Poważnie. Dostałem tą maskę przed wejściem do tej sesji. Mimo, że dlatego, że jeżeli chcecie powiedzieć nie tak, to żeby się wyglądało, żeby nie było też to mówić. Bo w liście, dostaliśmy taki list i chciałem panu zwrócić uwagę, bo ja poczułem się pewnie jak inni szantażowani, straceni, bo tutaj pani piszecie tak, będziemy zapadnym tchem śledzić wyniki głosowania, informować mieszkańców oraz media o pana decyzji. Ponieważ widzimy ten teren codziennie, nie zapomnimy o nim i o pana decyzji w tej sprawie. Chciałem panu zwrócić uwagę, że jest tu spore grono osób, które przeżyły czasy, gdzie były lepsze osoby do starcenia nas i jakoś się nie przestraszyliśmy. To taka uwaga, nie mógłbym się panu zapisać. Teraz już mogę zdjąć to, bo chcę coś fajnego powiedzieć. Otóż cieszę się, że w tym rejonie jest tak dużo poziomych do zebrania. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Stachowi. Żenujące. No.
faktycznie dobrze, że czasy minęły. Nie traktujemy. Ja na samym początku powiedzieć, że to się cieszę, że radni się angażują w Panu Przestrzeni, ponieważ tak niewiele osób zajmuje się planowaniem przestrzeni w Krakowie i każdy w ogóle radny jest niewidzialny. Natomiast warto, żeby przy okazji mieć pewne elementarne tutaj wyjściowe dane, ażeby poprzedzać argumenty kości ustawy. Po pierwsze, jedna trzecia Krakowa jest terenem zalewowym. W związku z tym, że gdybyśmy chcieli zastosować te dorady, która wypadła z mównicy, chcielibyśmy zabronić, a następnie rozebrać budynki na całym Starym Mieście, na sporej części Zwierzyńca, na sporej części Podgórza i tego Podgórza przed mostem Grunwaldzkim, i tego Podgórza za mostem Grunwaldzkim. Większość Zabłocia jest zalewowa, spora część Mogiły i tak dalej, i tak dalej. Cóż całej Wisły, tak czy tak są zalewowe. Nie wspomniałem takich mniejszych ciekawych, jak Wilga, która buduje osuwiska, na przykład w Sworzowicach, jak Sługo Dominikański, który podejrzewał dwa tygodnie zalał na Majora, które wydawało się zalewowych, obszary mieszkaniowe i obszary cygłowe. Także jedna trzecia Krakowa jest terenem zalewowym i nie ma dzisiaj regulacji, która mówiłaby o tym, że w związku z podejrzeniem możliwości dania terenu, ten teren jest wyłączony z zainwestowania. Są decyzje zarządzania wojewody, które oddalają zabudowę cieku wodnego, i zgodnie z tym zarządzeniem są zapisy prawa miejscowego wprowadzone. Po drugie, pani radna mówi o tym, że tym pani nie ma ochrony wilgi. To prawda. Przed wylewaniem wilgi. To prawda, ponieważ te zapisy znajdują się w planie ujście wilgi, który jest planem sąsiednim. Zawsze do niego zerkać, tam są daleko idące opisy o tym, jak wilga ma być przebudowywane, rozbudowywane, jak mają być rezerwy terenowe, mają być mały przeciwpowodziowe, ma być system gospodarki wodnej rozprowadzony na wypadek powstania kanału Ulgi, o którym warto wiedzieć, że właśnie w tym miejscu miałby być. Po trzecie, padło słowo, że to będzie budownictwo wysokie. Budownictwo wysokie jest dobrze 25 metrów wysokości. Trawa dopuszcza budownictwo do 19 metrów, więc to nie jest budownictwo wysokie. A różnica polega na tym, że są zupełnie inne przepisy przeciwpożarowe. Jeśli chodzi o ten teren i jego atrakcyjność, ja jestem jednym z tych radnych, który był w tym terenie, ja to oglądałem. Tam leżą meble, jakby ktoś chciał, sofa skórzana leży, zamrażalka leży, taka trochę zdecydowana, można by się wtręcić z czymś. Leży trochę innych szkieł, odpadów, śmieci komunalnych, śmieci z domu i tak dalej. W związku z tym to nie jest tak, że mamy do czynienia z jakimś niesamowicie atrakcyjnym obszarem, który tylko przed przypadkiem jest pominięty. To jest teren zaniedbany, zdewastowany, teren, o który niestety gmina nie dbała, nie prosiła, nie wycinała części samo sieje, a mieszkańcy wykorzystali go jako miejsce na niepubliczne wysypisko śmieci, a inna część mieszkańców jako miejsce do edukacji autokolowych, bo akurat nie tam pewnie taka edukacja przedmiotnie się odbywała. I myślę, że to był nie jedyny tego typu przypadek, a wiem o radnych lokalnych, że inwazja odbywała są na mój jedyny teraz. W związku z tym to są też skargi na Straży Miejskiej. Na Straży Miejskiej za chaos i nieporządek w tym obszarze. Warto o tym pamiętać. Pani Rada mówi, że są sposoby, że nas przedstawiamy, jakby rozumiemy na każdym arogancji, że jesteśmy dla niego przez ludzi i mamy do nich wstydzić. Ja się pamiętam, co mówię zrobię. W zasadzie jesteśmy dla nich przez mieszkańców, w tym przez mieszkańców z tej części Krakowa, ale również dla nich też po to, żeby przestrzegać prawa. Nie trzeba się wybrać poprawki, która w pierwszym punkcie ma błąd formalny, ponieważ dopisuje teren ZP, a nie wykreśla terenu MWU 5. Czyli ten teren cały zostaje w tym danym miejscu. To po pierwsze. Po drugie, jak wspominała pani prezydent, służby dość wyraźnie określa przeznaczenie poszczególnych obszarów. Jeżeli mówi, że w danym obszarze jest MWU i ten teren w całości jest MWU, to powinno być minimum 50% tego terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie. Na pewno nie pod przeważającą funkcję inną, bo to jest jedno z studium. W związku z powyższym wydarzą się dwie rzeczy, jak obrotka przejdzie. Albo ten plan wstrzyma wojewoda, ale nawet nie będzie miał okazji, ponieważ prezydent, bowiem wyłożenie tego planu, nie będzie mógł zajmować poprawki niezgodnie z prawem. W związku z powyższym sytuacja będzie taka, że za mniej więcej pół roku ten plan miejscowy wróci na Radę Miasta do głosowania prawie z tymi samymi zapisami, co dzisiaj. Nie da się, panie prezydencie, z zapisu niezgodnego. Szef Komisji Planowania w roku 2010 potwierdzi, że w zeszłej kadencji wprowadzono poprawki niezgodne ze studium. Idea była taka, że robiono rozpatrzenie chyba przez Radę Miasta, jeżeli była rozpatrzona uwaga negatywnie, to się zmieniało poprawka rozpatrzona pozytywnie. To było w
Bitwa, to było Soszowica. Po pół roku te plany miejscowe wracały z tymi poprawkami, ale nie zmienione. Dlatego, że nie da się zmienić zapisu na niezgodny ze studium, ponieważ nikt z uprawnieniami ani odpowiedzialny za dobrego miasta nie da planu niezgodnego ze studium. W związku z powyższym zmarnujemy pół roku, bo tak jak była ta mowa, są profesjonalne budżety, które będą wydane. Tutaj się na slajdach pojawiał taki nowy budynek, który z tego co policzyłem ma 6 kondygnacji. 6 kondygnacji to jest minimum 18 metrów. Bo się liczy 3 kondygnacje na 3 metry na kondygnację mieszkalną. I nie wiem, jak jest normalna wola usługi z tego, co zdążyłem założyć, a to są minimum 4 metry. Więc to jest minimum 18, a najprawdopodobniej 20 metrów. A więc analizę urbanistyczną wychodzi, że budynki w okolicy mogą być około 20 metrów. Jeżeli pani radna doprowadzi do tego, że nie będzie planu miejscowego, będą to setki. I wtedy te wszystkie kamieniczki, które nie są w rejestrze zabytków, a co najmniej 70% kamienic nie jest w rejestrze zabytków, będzie po prostu przekształcane i wykupywane. W związku z powyższym, ale jeszcze warto jedną informację podać. Na wczorajszym spotkaniu pan dyrektor Witkowicz nas informowała, że z analizy urbanistycznej to jest taki element do wydawania warunków zabudowy. Wynika, że średnia powierzchnia geologiczna w tym obszarze wynosi 25 metrów. Tutaj warto również sobie powiedzieć o zapisach tego planu miejscowego. Proszę Państwa, jeżeli mamy 50% zabudowy, 40% powierzchni czynnej geologicznej i tylko 10% na parkingi, dojścia, podjazdy, na urządzenie jakieś przestrzeni publicznej, chociażby dla mieszkańców tych nowych budynków, to tak naprawdę plan 50% jest nierealizowany. Realny procent zabudowy jest maksymalnie moim zdaniem 40%. Po prostu wyższego się nie da osiągnąć z tego terenu, tym bardziej, że od strony ulicy Przedwiośnie macie Państwo odsunięto linię zabudowy. To oznacza, że nie można, nie wolno to być bliżej. Zresztą jest to wyzwanie niezabudowy, jest to budynki więcej wydane jak na stronę. Natomiast chciałbym w tym miejscu wspomnieć o wyroku sądu z Poznania, który zażądał od gminy odszkodowania dla właściciela, zresztą krakowskiej spółki deweloperskiej, odszkodowanie za zmiany zapisów planu miejscowych pod kątem podnosi do studium. Czy rada uchwaliła tyle niż mówi studium, deweloper zażądał 50 milionów odszkodowania od gminy, wygrał 30 w zeszłym tygodniu. 34 miliony więcej. Tutaj sytuacja jest wygląda taka, żebyśmy sami sobie robili to, ale proszę Państwa, to pokazuje, jakie są konsekwencje prawne zmian, które podjęły do tego studium. Ja przypomnę, że taka sytuacja powoduje bezpośrednią stratę na wartości gminy, ale jak radny wydamy samą gminę, prawda? Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. W paragrafie 14 tam są opisy terenu KMWU jest dopuszczeniem zlokalizowania powierzchni publicznej. Ja chciałem tylko na końcu wrócić, ale ten terenu, który jest punktem zaczepienia do dalszych rozmów. Pani profesor mówiła o tym, że jest to teren jeden z najbardziej doposażonych w tereny zielone. Proszę Państwa, ja tam mieszkam na Kogoszu. Ten jedyny teren zielony to jest Grunfa Królewska. Nie ma innych terenów zielonych. Dla mnie dało się pisze. Zresztą prawda wydana mieszka w okolicy, więc jakby ten teren jest teraz wspomniany. Tu sytuacja jest inna. Po drugiej stronie to są karty Nowackiego. Są nieurządzone tereny przy Wilce, na które ma pieniędzy. Są tereny bulwarów. Jest jeden, drugi. Park jest jeszcze prywatny teren zielony na Mateczny, to jest dawno w Związku Mateczny. Znaczy, ja chciałbym jeszcze tutaj jedną dwie rzeczy poruszyć. Po pierwsze, plan miejscowy został podjęty w czerwcu 2008 roku, czyli ponad 4 lata temu, na komisji planowania, u mnie na dyżurze. Przy czasie prac nad tym planem w zasadzie nie było osób, które by przyjęły, że jest problem, nasze oczekiwania społeczne są trochę inne. My wiemy, że jest tak w studium, ale poszukajmy jakiegoś innego rozwiązania. Tak naprawdę temat wyglądał w zeszłym tygodniu na trzecim przedgłaszaniu w terminie ogłoszenia poprawki. Państwo! Przepraszam, ale bardzo proszę, co pan kończy. Trudno w tej chwili mówić o tym, że ktoś na bieżąco się wydarzy. Ja rozumiem, że się wszystko dzieje w zeszłej chwili, ale naprawdę warto się interesować wcześniej. Przypomnę również, że komisja niemal jednogłośnie jeszcze w zeszłej kadencji wnioskowała o to, żeby zintensyfikować parametry zawodowe tego terenu. Komisja. Stać się intensywności zawodowych i powierzchni zawodowej. A więc wnioski komisji planowania tego obszaru są dokładnie odwrotne niż te, które są poprawce pani radnej. I ostatnie dwie rzeczy. Czytałem w gazecie, że jest pomysł na to, żeby uprawiać warzywa, poziomki i generalnie oddać ten teren mieszkańcy, żeby mogli uprawiać co sobie tam
za rzeczą, żeby ekologiczna żywność była. Tak się składa, że w poniedziałek rozmawiałem z burmistrzem Żywca, to będzie ciekawą historię. Na osiedlu 700-lecia w Żywcu mieszkańcy postanowili, że zachowają teren prawnika i wydą tam krzewy, które są i posadzą ekologiczne warzywa. Ziemniaki, marchewkę, to chyba po 3 własnych, jak ja wspólnego sobie ten pomysł mieliśmy. Oczywiście jesienią zaorali, zaczął się ponownie na wiosnę. Kiedy przyjechał zbiornik z ogólnikiem, rozniósł się zapach po okolicy i 90% mieszkańców natychmiast nie uznali, w ciągu tygodnia wyplantowali ten teren i posadzili trawę. I na końcu chciałem powiedzieć o propozycji, którą przedstawiłem panu, które w tej sprawie się spotkały z panią prezydentą Kotelną wczoraj. Otóż jest taki zapis paragrafu, który mówi o terenie MW5, który dotyczy lokalizacji przestrzeni publicznej. To jest ważne, że przestrzenie nie pracy publicznego, to może terenie zielone, który powinien być funkcjonalnie z usługami powiązanymi z terenem Tadzieckiego. To jest ta uliczka oddziałująca istniejąca kamienica od tego terenu gminy. Otóż istnieje możliwość, żeby wejść o ten fundusz Trubitkowicz, wydzielania terenu. Pan mówi o minimum 400 metrach kwadratowych. Może być większy, bo jednak może być kilka par spokojnie. Pod taki teren, który zostanie jakby do urządzenia mieszkańców. Także wydaje mi się, że to jest jakieś pole do rozwoju, pole do tego, żeby obie strony się znalazły w tej sytuacji. Ja bym gminę miała wartościową działkę, jeżeli mieszkańcy mieli teren gminy, który przypomnę, że na miasto decyduje o sprzedaży działek gminy, będzie wydzielony do potrzeby mieszkańców i byłby oddany do użytkowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę ewentualnie listę. Pan Bielacki, pan proszę, pan Pejdla. Pan Bielacki, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, o tym terenie Krakowa Podgórze mamy od 15 lat dużą presję na budowę osiedli. To może dobrze, że w Krakowie powstają do osiedla. Natomiast dzieje się też głównie zieleni, choćby na osiedlu Krucze, gdzie powstało kilka wielkich osiedli, gdzie mieszka 15 tysięcy osób. 12 lat. I było panu miejscowie na terenach przeznaczonych pod znany pod drogi, na terenie zielonych zostały osiedle, to były 60. Teraz przechodzimy do kolejnej sytuacji. W zeszłej kadencji mieliśmy tutaj debatę i pod na temat ochrony terenu Zaczówka, Parku Dębickiego. I w tym momencie jest kolejny teren, w jaki sposób mamy go opłacić. Trzeba chronić ziemię, to tak robię. Dla mnie nie polega żadnych możliwości, bo panu więcej ziemi lepiej nie namieszamy. Natomiast pani prezydent, gdy przedstawiała projekt tego druku, tej uchwały w Wiszczaniu, wspomniała, że pan miejscowy musi być zgodny ze skutkiem. No to oczywiście, a tak jak musi być. A nastąpi się pytanie, jak to się dzieje? Sytuacja dosyć analogicznej na terenie Parku Dębickiego. Jak mówimy, to znaczy, że pewna ziemia publiczna zostaje Park Bulwary Wiślane, gdzie jest wypuszczana zabudowa mieszkaniowa. I też powinna być zgodna ze studium, a projektowany, przygotowany Park Bulwary Wiślane zakłada dopuszczenie budowy mieszkaniowej na terenie Parku Dębickiego. Także chciałbym usłyszeć odpowiedź pani prezydent. W kontekście tego, że pani prezydent z pewnością z przepisami prawa i z prawdą stwierdziła, że pan miejscowy musi być zgodny ze studium. Dziękuję. Dziękuję panu posłowi. Panie przewodniczący, panie prezydent, panie premier radni, szanowni goście. Nie będę się może bezpośrednio odnosić do meritum tego projektu, ponieważ tym zajmują się w naszym klubie radnych są tego terenu i komisji merytorycznej. Natomiast pierwszy raz zdarzyło mi się widzieć tego typu prezentację. Ta prezentacja bardziej pasowałaby mi do interpretacji radnego, który zwraca się do władz miasta o uporządkowanie terenu i wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji. Uważam tego typu działanie zastosowanie pewnie socjotechniki. Ja też potrafię to zrobić. Każdy z nas, podejrzewam radnych, mógłby na swoim terenie znaleźć, czy to na porządniku, czy to w podróży również, czy w hucie,
coś takiego, co by zostało pokazane. W tej sytuacji, Pani Prezydent, ja uważam, że raczej to powinno być schowane pod dywan, a nie chwalenie się, że Pan Prezydent nie radzi sobie z takimi terenami. Jako zarządca nieruchomości, gdyby ktoś takiego mi się trafiło na moim terenie, to dostałbym pierwsze nadal i odpowiedni kwit do zapłacenia. W tym momencie myślę, że taki kwit i taki nakaz należy się Panu Prezydentowi. To tyle. Dziękuję bardzo. Ja nie będę wnosił,
komentował sprawy merytoryczne. Z punktu widzenia formalnego, no oczywiście poprawkę pani radnej Nowak przebędziemy pod głosowanie. Niezależnie od tego, że opinia jest negatywna i to jest po pierwsze. Po drugie, ja nie pamiętam kazusów, w których Rada uchwala coś niezgodnego ze studium i nie jest to unieważniane w danym punkcie. Być może są takie rzeczy, ale ja nie pamiętam. Jest takie powiedzenie dura lex sed lex. Ustawa jasno mówi, że zapisy miejscowego planu muszą być zgodne ze studium. I my jakby tam w odpowiednim akapicie uchwały jakby potwierdzamy zgodność. Twarde prawo, ale prawo. Jest studium, to studium ma zapis, o którym tu była mowa, czyli zapis dotyczący zagospodarowania tego w sposób komercyjny. I dopiero zmiana studium może doprowadzić do zmiany miejscowego planu. To jest druga rzecz. I trzecia rzecz, nie przyjęcie tej poprawki, rozumiem, powoduje tylko odleczenie w czasie jakiejś decyzji. Natomiast na rozumiem tego, co pani prezydent powiedziała, muszą być obierzone budżetki, które dotyczą inwestycji w tym rejonie. Może nie dotyczą prostej działki, ale innych działań. To tyle. Myślę, że warto taką świadomość mieć, głosując w tej sprawie. To tyle, jeśli chodzi o chyba radnych. Natomiast do głosu zgłosiły się jeszcze dwie osoby. To znaczy pan przewodniczący dzielnicy i pani, pomylił się pani Justyna Krawczyk. Może najpierw panią prosimy, a potem pana przewodniczącego. Przewodniczący powiem. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni państwo prezydenci, pragnę zająć stanowisko w sprawie zagospodarowania obszaru narzędzego do gminy między miejscami przedwiośnie Wyborza z Wisłą Orawską w procedowanym planie. Reprezentuję przede wszystkim mieszkańców Podgórza i innych dzielnic Krakowa. Występuję też w imieniu osób starszych i matek z dzieci, dla których tereny zielone położone dalej nie są dostępne. Nieprawdą jest, że mieszkańcy nie protestowali wcześniej. Chodzi o to, że pojedyncze głosy ludzi nie są słyszane, dlatego podjęliśmy się do tej akcji. Teren jest w planie przeznaczony pod wysoką zabudowę mieszkaniową, podczas gdy główne potrzeby mieszkańców to zachowanie jak największej powierzchni terenu zielonego, dostępnego publicznie oraz parku. W związku z tym wnioskujemy o przyjęcie rozwiązania, które daje szansę na uwzględnienie tych potrzeb. O jakości miasta decyduje dziś szeroko rozumiany komfort życia, o tym, czy Kraków będzie się dynamicznie rozwijał, przyciągał kreatywny kapitał, zadecyduje jakość terenów rekreacyjnych, przestrzeni publicznych i tak zwanych miejsc trzecich, czyli miejsc, gdzie spotykają się mieszkańcy i budują kapitał społeczny. Dzisiaj to właśnie miejsca trzecie stanowią koło zamachowe miasta dla rekreatywnych. Ważne jest też wypracowanie charakterystycznej marki miasta i Kraków jako miasto ogrodów można powiedzieć, to dobra marka. W sytuacji, gdy mamy tak mało terenu zielonego w centrum miasta, warto ten teren zagospodarować tak, żeby mieszkańcy mogli z tej zieleni korzystać. W minionym weekend w ramach akcji Poziomka sami uporządkowaliśmy część terenu, tak zaniedbanego, z miasto i wielokrotnie zwracaliśmy się do ZIT-u z prośbą o uporządkowanie tego terenu, ale ZIT twierdził, że nie ma na to funduszu, więc podjęliśmy się tego wyzwania społecznego. Odnosząc się do wyprzedawania tych terenów po to, żeby zwłaszczać dziurę budżetową, to co jeśli teraz wyprzedamy najatrakcyjniejszy teren, czy będziemy dysponować w przyszłości? Ponadto teren, o którym mówimy, obok Doliny Wilki, Doliny Wisły, jest terenem korytarza autonomicznego. Jest to więc teren niezmiernie ważny jako teren przyrodniczy, umożliwiający migrację zwierząt i roślin, więc dlatego nie powinien zostać tak intensywnie zabudowany. Teren zielony stanowi kluczowa dla tak zasugerowanego Krakowa. Zdając sobie sprawę, że w studium zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony głównie na cele mieszkania usługowe, jednak zabudowa powinna stanowić mniejszy procent powierzchni, być
nie za budowy. Już teraz apartamentowiec, który powstał obok, przekracza dwie kondygnacje, które powinny zabudować, mimo negatywnej opinii Rady Dzielnicy. Niedługo ma się zmienić studium i może warto uwzględnić w nowym studium więcej terenów zielonych na omawianym terenie. Ponadto teren, o którym mowa, jest terenem zalewowym i z tego powodu nieodpowiednim jest budownictwo mieszkalne i budowa o wysokości dopuszczonej w planie. Radnijmy, że obowiązująca linia zabudowy jest o wysokości około 35 metrów od szczytu wału, a nie jak pamiętam, że Państwo twierdzili 50 metrów, więc jest te pustrzy cegiel, że jest teren zagrożony powodzią 100 metrów. Dlatego apeluję o rozwiązanie, które uwzględnią nasz głos, o przyjęcie poprawki wniesionej do planu, ponowne rozpoczęcie planu, udzielanie gwarancji, że miasto nie sprzeda tej ziemi, przynajmniej znacznej jego części i pozostawi na nim teren zielony, którego forma zostanie uzgodniona z mieszkańcami. I apeluję, żeby pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i dojść do kompromisu było przykładem współpracy pomiędzy mieszkańcami miasta a ich reprezentantami. Postulujemy również o zwiększenie znaczenia konsultacji społecznych, których wyniki nie są brane pod uwagę, wystarczająco istotne. To było na tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Bardzo krótko, otóż po trzech kadencji praktycznie Rada Dzielnicy zajmuje się tym terenem, między innymi podejmowane były uchwały o zablokowaniu budownictwa, pobudowanie na brzegach na pewno zdecydowanie pogorszyłoby i sposób potencjalny zagospodarowania tego terenu. Te uchwały są jakby są do obrony. Otóż Rada Dzielnicy włączyła się w sposób dynamiczny w miejscowy plan i między innymi odbyły się, o którym tu Państwo mówią, konsultacje, bo nie padło to słowo, odbyły się takie konsultacje, spotkanie z mieszkańcami, były rozwieszane w okolicy informacje, odbyły się w miesiącu marcu 2012 roku. Na tych konsultacjach, spotkaniu, nie wiem jak je nazwać, ale konsultacja chyba, była Pani Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, planiści, byli przedstawiciele Rady Dzielnicy. I otóż spisano po tym spotkaniu notatkę, porozumienie, trudno powiedzieć jaka to jest waga, w każdym razie na pewno jest to notatka. Otóż co na tym spotkaniu uzgodniono? W zakresie wyznaczenia planu chodziło tak, że na tym miejscu mamy z boku plac targowy, że powstał miejsce w tym obszarze na plac targowy, chodziło o zielenie. Druga sprawa, problem jest parkowania. Otóż w tamtym rejonie, o którym Państwo akurat nie mówili, ale dotyczy jakby szerzej, jest generalnie problem deficytu miejsc parkingowych. I doprowadzanie nowej kubatury, nowej zabudowy powoduje dodatkowe pogorszenie jakby sprawy. Chodziło o możliwość jakby obciążenia. To jest enklawa ulicy Potrzeby, jak Państwo znają, rejon po górze, jest bardzo duża przychodnia lekarska i szkoła podstawowa, podstawowa nowa zabudowa, żeby również tam problem przy okazji tych spraw rozwiązać. Chodziło o sfinansowanie miejsc parkingowych. W zakresie komunikacji chodziło ewentualnie o możliwość poszerzenia ulicy Kaszyńskiego, ale ulica Kaszyńskiego akurat jest na granicy tego planu, wiem, że to nie zostało objęte. I ostatnia sprawa w ustaleniach, ważna rzecz. Na nowych terenach, po pierwsze, to jest wprowadzenie wielopoziomowego parkingu na tym terenie, a druga, na nowych terenach wyznaczonych na terenach gminy pod zabudowę mieszkaniową usługową zachować proporcje. Zabudowa 30%, parkingi 30%, zieleń 30% i odsunąć tam drogę KDX-1 od budynku. Następnie pod koniec marca przyszło pismo z Wydziału Planowania, z Biura Planowania Przestrzennego o tym, że nie ma możliwości wybudowania parkingu wielopoziomowego na tym terenie. Na dzisiaj mamy sytuację następującą, że z tych ustaleń, a wpatrując się w tekst
projekt miejscowego planu, mamy pewne rozbieżności odnośnie tych procentów, bo zastąpiono nam zwiększoną ilość zabudowy, znikły parkingi, no i jednej została 40%. Znaczy, jednej została 40%, ale poszła parkingi kosztem jakby zabudowy. Otóż również zaniepokojenia się nasz budzi fakt, że na tym spotkaniu w rozmowach rozmawialiśmy, że zabudowa na tym terenie powinna odnosić się do zabudowy, która jest wokół w Starym Podburzu. W Starym Podburzu są generalnie cztery kondygnacje, możemy powiedzieć. W związku z tym wydaje się, że 16 metrów jest właściwą wysokością, która powinna w tamtym miejscu być prawie zapisana. I tyle. Oprócz tego, że prosilibyśmy bardzo, ażeby w sprawach, które, jeśli są konsultacje, czy Państwo wiedzieli, część z tych Państwa, które są tutaj, nie wiem, myślę, że część z Państwa była, ale żeby te rzeczy po prostu zostały w późniejszym czasie realizowane. Dziękuję. Proszę Państwa, w tej sprawie jeszcze, tak? Bardzo proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent. Ja mam pytanie do Pana Przewodniczącego Rady Dzielnicy, ponieważ od 3 lat ponoć Państwo zajmujecie się tym planem i były konsultacje prowadzone, jak Pan Przewodniczący wspomniał. Chciałbym zapytać, dlaczego nie zostały złożone w związku z tym żadne formalne poprawki do tego planu na etapie zgłaszania poprawek. Ewentualnie, jeżeli się mylę, to proszę powiedzieć, Pan Radny 2 lata temu był Radnym Miasta Krakowa i czy składał poprawki do tego planu? Bardzo proszę, czy ewentualnie Rada Dzielnicy składała również poprawki do tego planu? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa Rady chce zabrać? Nie widzę. Bardzo proszę w imieniu Pana Prezydenta, Pan Prezydent. Odpowiedzieć na pytania, które wcześniej padły. Otóż pytania dotyczące zgodności ze studium. Zgodność ze studium w tej chwili już dla nowych planów, które będziecie Państwo procedować, które są chociażby pierwsze czytanie, jakie dzisiaj było, to już będzie nie narusza ustaleń, bo to się zmienia w ustawie, jest tak naprawdę za każdym razem analizowane. Nie da się powiedzieć raz, że plan ten jest zgodny lub niezgodny, bo było tak potrzebne. Otóż proszę Państwa, w tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z terenem, który jest wskazany jako teren zainwestowany i nie mamy podstaw prawnych, aby z tego terenu wyłączyć teren nie do zainwestowania. Jak na przykład mogę posłużyć się planem, taki dobry przykład pomiędzy ulicami Jacka i Twardowskiego, mówimy tutaj o Zakrzówku, gdzie w studium również jest teren cały pod zainwestowanie. A jak podchodzimy do niego? Otóż w tym terenie występuje roślinność, która jest prawem chroniona i tą roślinność musimy wyłączyć. Proszę Państwa, tutaj nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mieli podstawy prawne, aby ograniczać teren zainwestowany, który już jest właściwie we wszystkich dokumentach planistycznych, łącznie z tymi, które już nie obowiązują, czyli od roku, jak upadł plan z 1994 roku, tam również były tereny zainwestowane. I to jest zgoła odmienna sytuacja, aniżeli ta, którą Pan Radny poruszał, tam mam tu na myśli plan Urwaj Wisły, że tam jest odmienna sytuacja, bo studium wyznacza tereny do zainwestowania i to ja będę tłumaczyć, jeśli dojdziemy do tego planu, już nie chcę dzisiaj mieszać tego, bo to jest nieco odmienna sytuacja. Natomiast tutaj mam jasno powiedziane, ja przed sobą mam studium, żeby nie być gołosłowny. I proszę Państwa, mamy dokładnie powiedziane, główne funkcje, zabudowa mieszkalno-usługowa i usługowa. Główne kierunki zagospodarowania i tutaj jest opisane dalsza część dla śródmieścia, ale nie mamy tutaj ani słowa o dopuszczeniu innych funkcji. W związku z tym, że tak jest w studium, tak to musimy zrobić, bo nie mamy podstaw prawnych tego zmienić.
Natomiast jeśli mówimy, także jeśli chodzi o zgodność ze studium, w tym planie jest stuprocentowa, bo się nie możemy narażać, jak Państwo wiecie i często słyszycie co chwilę, że jakiś plan został uchylony i mamy tego typu problemy. Właśnie między innymi z powodu różnych niezgodności, których nie możemy później motywować. Proszę Państwa, jeśli chodzi o prezentację, jeśli Pani Radna Nowak odebrała to, że to było jakby no, zrobione, nie wiem, tak zupełnie był inny odbiór niż mój zamiar. Otóż chciałam pokazać tylko i wyłącznie, pokazując te zdjęcia, chciałam pokazać, one mogą się teraz pokazać, to nie ma znaczenia dla mnie w jakim czasie. Chodzi o to, że chciałam pokazać, że ten teren do czasu jeszcze pierwszego czytania w ogóle nie wzbudzał zainteresowania. I zaraz Państwu przytoczę, ile było uwag w czasie wyłożenia do publicznego oglądu zgłoszonych. Nie wzbudzał zainteresowania, to po prostu takim śmietniskiem. No nie ma co ukrywać, porośnięty różnymi chwastami, bo tak było. Ja przepraszam, jeśli odbiór Pani był inny, nie taki mógł zabrać. Natomiast jeśli chodzi o prezentację, tutaj do Pana chciałam się zwrócić. Prezentacja była w trakcie pierwszego czytania. Dzisiaj planu nie prezentujemy. Ja dzisiaj tylko staram się odpowiedzieć na poprawkę. Natomiast plan był prezentowany w czasie pierwszego czytania, jakie się odbyło dwa tygodnie temu na sesji. Także sądzę, że to jest po prostu drobne nieporozumienie. A te zdjęcia są zrobione przez Biuro Planowania Przestrzennego po tym, jak Panie zgłosiły ten dopis. Tam był, także tak to sytuacja wygląda, więc jeśli tu doszło do jakiegoś nieporozumienia, no to i z mojej strony, no to po prostu przepraszam, nie miałam takiego zamiaru. Ja po prostu chcę jak najuczciwiej przedstawić sytuację planistyczną i to jest mój główny powód wystąpienia na tej mównicy, nic ponadto. Natomiast mam tutaj, proszę Państwa, rzecz, która na pewno wszystkich zainteresuje, ponieważ w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, a więc to był moment, kiedy wszyscy mieli prawo do tego, żeby zgłaszać swoje uwagi. Czyli mieli prawo do tego, żeby protestować, że to jest moment, kiedy to jest prawem określone, że wtedy te uwagi są na piśmie i są skuteczne. W tym czasie wpłynęło, proszę Państwa, 11 uwag do planu. Ja mam dokładnie opisane, czego one dotyczyły, natomiast chodzi mi w tym momencie o zakres. 11 osób ustosunkowało się do tego, 11 uwag było, więc sami Państwo widzicie, że tak naprawdę dopiero po pierwszym czytaniu nastąpiła sytuacja, taki wybuch, jak wybuchło zainteresowanie tym obszarem. Ja nie odnoszę się do tego, co było w poprzednich latach, ponieważ tam był również konflikt wywołany tym, że były pewne, mieszkańcy nie tak sobie wyobrażali bezpośrednie sąsiedztwo, więc tam były dopełnienia zrobione przez gminę w planie postaw do ciągu pieszy, żeby oddzielić właśnie tereny zabudowy od tych projektowanych terenów. Ja chcę podkreślić jedno, w planie jest wyznaczone 40% powierzchni biologicznej czynnej. Zaproponowane zostało tym osobom, które brały udział w spotkaniu, że gmina w ramach tego planu, bo plan to dopuszcza, może wydzielić to, co powiedział przewodniczący stawowy. Gmina może dopuścić, może wydzielić teren kilku aut, które przekaże na rzecz miast, mieszkańców i nie będzie tego nigdy sprzedać. To jest wszystko możliwe. I tu jest właśnie porozumienie i to jest właśnie na taki sposób podlega, a nie na zasadzie takiej, że w terenie, który nigdy nie był, no nigdy może, przepraszam, od dawnych czasów, czy od starych planów zawsze był pod zainwestowanie, my nagle go mamy przekształcać po kolejny teren zielony bez podstaw, bo nie mamy podstaw w terenie. Muszą być jakieś, tu nie ma podstaw, wskaźniki powierzchni biologicznej czynnej w obszarze są wysokie dla mieszkańców, jeśli analizuje się ogółem udział zieleni. Więc proszę Państwa, nie ma, te drzewa, które są chronione, one są wyznaczone na planie i one są w liniach ochrony ze szczeliną zabudowy.
Plan jest naprawdę tak zrobiony, biorąc pod uwagę otoczenie. Chociażby wskaźniki wysokości, proszę Państwa, będą robione wózetki, wiecie mi, dobre sąsiedztwo tak zwane pozwoli na budowę 21-metrowych budynków, bo takie są i o tym wszyscy przecież wiedzą, jakie są zrealizowane obecne budynki w otoczeniu. Dlatego też jeszcze raz apeluję, aby jednak no może nie działać emocjonalnie, przejść do rozwiązania tego konfliktu, osiągnąć kompromis, a ten kompromis ze strony miasta to byłoby właśnie wyznaczenie, po uchwaleniu planu, wyznaczenie tych terenów, gdzie gmina mogłaby, oczywiście mieszkańcy mogliby wskazać, który to teren będzie najlepszy do tej przestrzeni publicznej, który będą mogli swobodnie dysponować. I ten teren nie powinien być przez sprzedawany. Mówię to tutaj z mównicy, więc to jest zobowiązanie jakby ze strony miasta, tak to rozumiem. I mam nadzieję, że takie zrozumienie dotrze do osób, które protestują. Dziękuję. Dziękuję. W celu sprostowania pan radny Kosio. Rozumiem, w celu sprostowania, to także się mówi. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Prezydent, Panie i Panowie Radni. Na pewno nie zabrałbym głosu, gdyby ta prezentacja szła wtedy, kiedy było prezentowane pani prezydent, tylko dlatego, że koleżanka prezentując tutaj szło to cały czas. Myślę, że rzeczywiście wypadek przyprawi. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że to był jeden z większych głosów oddanych rzeczywiście na sprostowanie. Proszę Państwa, w ten sposób odbyliśmy drugie czytanie. Ja bardzo proszę teraz o powrót Państwa radnych na salę. Będziemy głosowali najpierw poprawkę pani radnej Nowak. I to jest jedna poprawka, więc tutaj nie ma specjalnie wielkiego pola manewru. Potem będziemy głosowali uchwałę. Proszę o przygotowanie głosowania. Proszę Państwa radnych o powrót na salę. Państwa radnych o powrót na salę. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa, wszyscy Państwo są co? Proszę Państwa, głosujemy. Kto z Państwa radni za przyjęciem poprawki pani radnej Nowa? Kto jest przeciw? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy, proszę. 11 za, 22 przeciw, 4 wstrzymało się, rada odrzuciła tę poprawkę. Bardzo proszę o wybór. Bardzo proszę. Pani radna Patena, ja bym sam sprawiedliwa. Dziękuję. Rada odrzuciła poprawkę. Rada głosuje teraz projekt uchwały w wersji pierwotnej. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę, czy są jakieś problemy techniczne? Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Dziękuję. Zamykamy. Proszę. 23 osoby za, 5 przeciw, 9 wstrzymało się. Stwierdzam, że rada przyjęła tę uchwałę. Proszę o wynik, bardzo proszę. Przejdźmy do kolejnego punktu. Wyrażenie zgody na sprzedaż oraz przetarg własnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości budynkowej stanu Agencji Własnej Gminy Miejskiej Kraków, położenia Kraków i przy ulicy Grobera, punkt nr 854. Proszę Państwa, to będzie